Maria Lazaczyńska, Tygodnik Siedlecki. W tym tygodniu rozpoczynamy naszym cotygodniowym raportem już z pierwszej strony. Czas patriotów. Czy my w ogóle rozmawiamy o patriotyzmie i czy jesteśmy patriotami? Okazuje się, że nie jest to temat rozmów przy piwie, ale jeżeli kogoś zapytamy o to, czy jest patriotą, okazuje się, że gdy tak zagląda w głąb siebie, no okazuje się, że tak, i że każdy człowiek może być skłonny do poświęceń, jeśli chodzi właśnie o patriotyzm. Ale o tym, czy Państwo są patriotami, możecie się sami przekonać, czytając raport i odpowiadając sobie też właśnie na to pytanie. Ciekawym na pewno tematem jest artykuł Zbyszka Juśkiewicza, małe mieszkanko na Mokotowie. Okazuje się, że wicestarosta siedlecki Bartłomiej Kurkus może mieć spore kłopoty. Po prostu Urząd Skarbowy wykrył nieprawidłowości dotyczące jego oświadczenia majątkowego. Wicestarosta tłumaczy, że się pomylił, a nie zatajał stan swojego majątku, tylko że Urząd Skarbowy nie zna pojęcia pomyłka. Jak ta sprawa wygląda, przeczytajcie Państwo w artykule Zbyszka Juśkiewicza. Punkt siedzenia to artykuł, który mówi o tym, że konserwator zabytków, kierownik siedleckiej delegatury wojewódzkiego konserwatora zabytków w ciągu jednego roku wydał dwie sprzeczne opinie. W jednej uznał, że budynek starego kasyna wojskowego jest na tyle zabytkowy, że absolutnie nie może podlegać rozbiórce. I w ciągu roku decyzję zmienił. Okazało się, że pierwszą decyzję wystawił, opinię wystawił, nie wychodząc nawet z pokoju. Drugą już po wizycie na miejscu. Lekarze z zarzutami to artykuł Justyny Janusz. Okazuje się, że w garwolińskim szpitalu 4 lekarzom i 3 położnym w zeszłym tygodniu prokuratura rejonowa w Garwolinie postawiła zarzut przyjmowania korzyści majątkowych. Wśród lekarzy jest także ordynator oddziału. O szczegółach możecie Państwo przeczytać w artykule Justyny Janusz. Narkobiznes na celowniku. A narkotyki niestety są także dostępne w siedlcach. Okazało się, że policja doskonale też ma rozeznanie, jeśli chodzi o ten rynek i tego rodzaju przestępstwa. Gdy policjanci dowiedzieli się, że pociągiem z Warszawy do Siedlec przyjedzie kurier przywożący narkotyki, zatrzymali go. Emisariusz był bardzo zdziwiony, miał przy sobie 2 kg narkotyku, który miał tutaj trafić na siedlecki rynek. Ale o tym w artykule Narkobiznes na celowniku. Dlaczego nie reagujemy? Proszę Państwa, opisaliśmy ostatnio pracę Straży Miejskiej i z tym właśnie pytaniem stawianym w artykule, dlaczego nie reagujemy? Dlaczego nie reagujemy, gdy chłopak klęczy wieczorem na środku przejścia dla pieszych na najbardziej ruchliwej ulicy w mieście? Samochody go omijają, przechodnie nie dzwonią po policję, nie dzwonią po Straż Miejską. O takich przypadkach właśnie w artykule, dlaczego nie reagujemy? Niedawno Tygodnik prowadził konkurs Najpopularniejszy nauczyciel roku 2007 i od tego tygodnia rozpoczynamy już prezentację laureatów. Polecam tę lekturę. Wygrany, wygrany. W sądach siedleckich pracują już mediatorzy sądowi. Okazuje się, że bardzo dobrze jest skorzystać z pomocy mediatora. Do mediatora taką sprawę może kierować sąd, może o to wystąpić prokuratura, ale może też wystąpić sam poszkodowany czy oskarżony. I w takich relacjach, gdy dochodzi do ugody, jeszcze przed rozprawą sądową albo w trakcie jej za pomocą mediacji nie ma podobno przegranych, jest tylko wygrany i wygrany. Polecam Państwu ten artykuł, bo możecie z niego dowiedzieć się coś także dla siebie, z czego kiedyś skorzystacie. I także apel Justyny Janusz. W pożarze stracili wszystko. 10-osobowa rodzina z Przykór, to jest gmina Miastków Kościelny, prosiła o pomoc. Stracili w pożarze wszystko. Nadchodzi zima. Tu Państwo dowiecie się o szczegółach, w jaki sposób można tej rodzinie pomóc. My apelujemy, abyście się dołączyli do tej pomocy. Zachęcam do lektury Tygodnika w tym tygodniu. Do widzenia.